I szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez gminę miasto Grudziądz. Paragrafu trzeciego, punktu trzeciego. W razie braku wiedzy co do wyznania zmarłego, ceremonia pogrzebowa odbywa się w obrządku rzymskokatolickim. Uważam, że jeżeli nie wiemy, jakiego wyznania była osoba zmarła, to powinno to chyba być w obrządku świeckim, ale to jest moja taka sugestia. Miejmy bać, że ta osoba będzie takiego wyznania, natomiast wszystko w rękach państwa radnych. Jeżeli państwa radni zgłosicie tylko tę poprawkę i przedyskutujecie ją, w większości będziecie za, no to prezydent jako organ, który wnosił projekt tej uchwały, wniesie tego typu autopoprawkę. No tak, no, możemy zakładać, panie radny, zakładać możemy, to ja się z tym zgadzam, tak? I przypuszczam, że procentowo biorąc pod uwagę populację Polaków, także większość jest wyznania rzymskokatolickiego, to osoba pewnie takowego wyznania była, natomiast nie mamy pewności. Że nic złego się nie stanie, jeśli faktycznie ten pochówek będzie rzymskokatolicki akurat, bo zakładamy, że no, zdecydowaną większość obywateli tego państwa stanowią osoby ochrzczone, dlatego też no, już pomijając tam to, co się w życiu przydarzyło, jakie były zmiany drogi, jeżeli chodzi o wyznanie, ale dużego błędu nie będzie, natomiast będzie to oczywiście forma pogrzebu jak najbardziej przyzwoita, oczekiwana, bo zresztą wiemy, że wielu no, nawet skrajnych ateistów bojujących też i z kościołem rzymskokatolickim przez całe życie później ten pochówek ma na koniec życia. Właśnie takie, a nie inne. Ja się z panem radnym Kościńskim jak najbardziej zgadzam tu w tej kwestii, natomiast ja po prostu czytając projekt uchwały, taka sugestia mi przyszła do głowy i ją przekazałem Wysokiej Radzie. Ale jeżeli jest taka wola, żeby pozostało tak, jak jest pierwotnie w projekcie zapisane, to się przychylam do tego także. Ksiądz w czasie tego pochówku wiąże się z jakimś kosztem ze strony Urzędu Miasta? Tak. Ze strony miasta? Ksiądz za darmo nie przyjdzie. Nie, no to jest pytanie. Wiąże się pochówki, to ich ilość, może też taką informację przytoczę, w latach 2013-2014 było porówno, czyli po 20, łącznie 40. Jeśli chodzi o opłaty, no więc tutaj nie ma, że tak powiem, nic za darmo. Opłaty za miejsca wyniosły w roku 2014 24 684 zł. Do zakładu pogrzebowego, czyli tego podmiotu, który został wybrany, zorganizował ten pochówek, 4860. Jeśli chodzi o opłaty cmentarne, to zależy na jakim cmentarzu ten pochówek jest dokonywany. Jeśli chodzi o cmentarz komunalny, zależy też od grobu, jego rodzaju, od 1100 do 1240. W parafiach koszt pochówku, czyli łącznie z udziałem również księdza, jest od 1100 do 1660 zł. Ale iloma osobami miał pan problem, jeżeli chodzi o wyznanie? Ja przepraszam bardzo, nie chciałem do tej konwencji tutaj radosnie się dostosować. Ja nie miałem żadnego problemu. Generalnie, jeśli chodzi o nas jako organ, który reprezentuje gminę w tym zakresie, przez 25 lat nie było żadnego problemu, jeśli chodzi o wyznanie, gdyż zazwyczaj to dotyczy osób wyznania rzymskokatolickiego, jeżeli te osoby są nam znane, bądź pojedynczych przypadków osób zaginionych, zupełnie nieznanych i wtedy, tak jak do tej pory to było, ta posługa była wykonywana po obowiązku, że tak powiem, rzymskokatolickim. Od dołu, w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez gminę, w przypadku śmierci osób ubezpieczonych, pobierających emeryturę lub rentę oraz członków rodzin, gminie przysługuje zasiłek pogrzebowy, czyli jakby MOP bierze zasiłek pogrzebowy. I to jest mniej więcej, się gmina tam wyrównuje, jeżeli chodzi o koszty, to co otrzymuje ZUS. A w przypadku, gdy taka osoba nie miała zasiłku, nie przysługiwałby zasiłek pogrzebowy, gmina może jak gdyby rościć sobie poniesione wydatki zwrotem z masy spadkowej, jeżeli taka osoba posiadała jakiś spadek po sobie. Komisarz o tym powiedział, natomiast nie wiedziałem, ale dla spokoju odstępuję. Odstępuję pan radny. Dziękuję bardzo w imieniu rady.